dobry Państwu. Witam pięknie. Dzisiaj zapraszamy do Sierakowa. Szerzej, na Pojezierze Międzychocko-Sierakowskie, ale dlatego mówimy o Sierakowie, bo leży na skraju Puszczy Noceckiej, a przede wszystkim... Także historyk, dużo ciekawych rzeczy dla siebie tu znajdzie. Bardzo ciekawych, zapewniamy Państwa. Księdzem kanonikiem Zbigniewem Woźniakiem, od którego na pewno dowiemy się wiele ciekawych rzeczy o kościele pobernadyńskim, a przede wszystkim wydaje mi się, księdze kanoniku, że gdzie się spojrzy na historię miasta Sierakowa, wszystko związane jest z rodziną Opalińskich i ten kościół także. To może... I XVII wiekiem. I XVII wiekiem. To może wejdziemy do środka. Najważniejszy wiek. Tak, najważniejszy wiek w rozwoju Sierakowa. Tak, na pewno. Tak. To pojedziemy do środka, może... Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Razy jestem, a jak pierwszy raz przekroczyłem progi, to zwróciły mi się oczy stale. No, jest jeszcze wiele innych ciekawostek. Wiele innych ciekawostek, bo jak się wchodzi tutaj do tego kościoła, to trzeba zwrócić uwagę na piękne barokowe stale, na wspaniały ołtarz główny z charakterystycznym obrazem. No i oczywiście piękne barokowe epitafium Opalińskich i charakterystyczny obraz przedstawiający Krzysztofa Opalińskiego na Marach. I tutaj muszę powiedzieć jedno, że obraz, bardzo często zresztą wykorzystywany przy różnego rodzaju wystawach, Vanitas, śmierć i tak dalej, jest kojarzony z postacią Krzysztofa Opalińskiego, wspaniałego człowieka, mecenasa i tak dalej, który jednak nie najlepiej się spisał latem 1655 roku. I przyjmuje się, historycy w każdym razie przyjmują, że zastosowany przez Henryka Sienkiewicza opis śmierci Janusza Radziwiłła w Kejdanach, w osamotnieniu, w rzeczywistości jest opisem raczej smutnej śmierci, okoliczności smutnej śmierci Krzysztofa Opalińskiego. Ale ten kościół ma wcześniejszą historię, jak później śmierć Krzysztofa Opalińskiego i też związana jest z Opalińskimi, ale z Piotrem. I o to pytamy księdza kanonika, jak to było? Najpierw była śmierć, potem budowano kościół. Najpierw była fundacja. Piotr Opaliński fundował ten kościół i zmarł. I została żona Zofia. I żona Zofia sprawiła mężowi świętej pamięci piękny sarkofag. Ale ten sarkofag trzeba było gdzieś umiejscowić. I dlatego bardzo szybko, w ciągu 6 prawie lat, powstał kościół, był poświęcony i w podziemiach tego kościoła został złożony sarkofag Piotra Opalińskiego. I tam złożono także sarkofagi innych później innych. I to było wszystko pięknie przygotowane, całe te podziemia, tam to były miejsca pochówku, potem też jeszcze zakonników w innym miejscu, bo Opalińscy, kiedy budowali ten kościół, też przygotowali system ochrony od wody, to znaczy mieli te różne dreny, które odprowadzały wody. Tu było czysto, było pięknie. Dopiero po wojnie pierwszej światowej, gdzieś około roku 27 w Sierakowie robiono drogę, bo była taka latówka, robiono drogę i wtedy zniszczono system wodny Opaliński. I od tego czasu to zostało zalewane i jak woda się podnosiła warcie, to tutaj było nawet do pół metra, czy nawet więcej wody. I stąd te sarkofagi się zniszczyły. Ale prasa
w 90-tych latach, jak tutaj te sarkofagi wyjęto do konserwacji, prasa narobiła wrzawy, że odkryto w Sierakowie. Wcale nie, ludzie się śmieli, bo ludzie tutaj bocznymi wejściami wchodzili i to tam może nawet powybierali różne cenne rzeczy, bo tam niewiele zostało, ale ludzie to wiedzieli. I wszyscy wiedzieli, że są sarkofagi, tylko te sarkofagi po prostu przez to zostały zniszczone. I w 93 roku, nie powiem dokładnie, ale chyba w trzecim, zostały wyciągnięte komisyjnie i zabrane i potem konserwowane. Zrobiono kolejny pogrzeb opaliński. Potem był tak. Chwale pochowano ich na zamku. Też odtworzonym. Tak. Też odtworzonym. Aha, to tak, to jest taką moja taka, to na to patrzę z takim pewnym zdziwieniem. To jest dla mnie taka zagadka, że kościół w Sierakowie powstał bardzo szybko dlatego, że pani, żona opalińskiego, no, chciała pochować godnie, według życzeń, według woli jego, żeby spoczywał w kościele. Ale kiedy sarkofagi zostały odnowione, nie było miejsca, bo kościół jest mały, kościół jest tutaj parafia dość duża i nie było gdzie włożyć. Ja chciałem budować takie mauzoleum obok kościoła, ale to różni ludzie się temu sprzeciwiali. I wtedy przyszła ta myśl arcybiskupowi Jerzemu Strobie i panu wojewodzie łęckiemu odtworzenia zamku opalińskich. I w tym zamku była kaplica. I na podstawie tego wykorzystano, że ponieważ opalińscy powierzyli się stolicy apostolskiej, wobec tego, żeby w tym zamku była też część sakralna. I jest krypta grobowa, poświęcona przez arcybiskupa Jerzego Strobę i tam jest ołtarz i tam ich spoczywałem i tam odprawiamy mszę świętą. Także jedno z drugim się łączy. Początek kościoła od sarkofagów. I zamku też. Początek zamku też od sarkofagów. Tak sarkofagów. Tak. Dziękujemy bardzo księdzu kanonikowi, a my wybieramy się właśnie do opalińskich na zamek. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Serdecznie. Dzień dobry. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zajrzeć. Ależ oczywiście, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, skorzystamy. Odwiedzimy opalinę. Stoimy przy trumnie najwybitniejszego, najbardziej znanego przedstawiciela tej rodziny, Krzysztofa Opalińskiego. Tak, zdaje się, Jacek, coś tam ma zastrzeżenia do niego. Nie, bo tak było, że zdrajca, że to... Nie, to trzeba inaczej widzieć. Trzeba inaczej, tak. Bo był opiekun sztuk, człowiek o wysokiej kulturze, ogromnej wiedzy, publikował wiele, literat. Autor, tak, literat, tak. Naturalnie. Tu napisał to najważniejsze satyry. Sobie z te satyry, prawda? Dokładnie. Chociaż jako wojewoda dzieło. Się nie sprawdził, ale nie on jeden. No. Nie on jeden, to się nie, zgadza. Wiecie co, ja powiem wam w ten sposób, okres potopu szwedzkiego. Tam jakby starły się dwie koncepcje polityczne i niektórzy politycy uważali, że jeżeli obieramy króla, że król jest obieralny, u nas elekcyjny, to dlaczego nie obrać Karola Gustawa, prawda? No tak, i do tej opcji politycznej należą wszystko. Byli na tronie Polski. I też on nie kochał Jana Kazimierza, więc... Specjalnie nie kochał Jana Kazimierza, ale nadmieńmy tylko, że przyszły polski król, jeden z bohaterów narodowych, Jan III Sobieski, bardzo długo po stronie szwedzkiej też stał. Panie Robercie, ale leżą tutaj jeszcze inni opalińscy, a także opalińskie. Może teraz o jednej z opalińskich. O opalińskich. No mamy tutaj pochowaną Zofię Opalińską, to jest mama Krzysztofa Opalińskiego.
Pochodzi ona z Kostków. No i była kobietą dość taką bogobojną, także z tego, co tam zachowały się opisy, to dzięki niej właśnie ten klasztor, w którym też panowie byli, był doposażony dzięki jej staraniom. Panie Robercie, ale czyż jedna z sióstr Krzysztofa nie była też Zofia? Też Zofia. Też wyszła za hetmana Koniec Polskiego i hetman Koniec Polski przez nią zmarł. No. Tam była wielka afera w tamtym czasie, ponieważ raz, że była dość duża różnica wieku między panem młodym a panną młodą, bo Koniec Polski miał bodajże 62 lata. Tak. A też doszło... 18 jeszcze miała. Ona miała chyba, z tego co podają źródła, około 18. No proszę. I ten hetman, bohater, też jeden z bohaterów polskich, po prostu ówczesnej wiagry za dużo zażył. Dokładnie. I przesadził. Tak. I przesadził. Ale dajmy spokój krotofilny tematom. Jest temat znacznie poważniejszy. Mianowicie z tego, co ja wiem, spoczywa tutaj teść jednego z polskich królów. Tak. Pochowany jest to Jan Karol Opaliński, ojciec Katarzyny Opalińskiej, a teść Stanisława Leszczyńskiego, który... Czyli dziadek Marii... Dziadek Marii Leszczyńskiej. Maria Leszczyńska była także krótko właścicielką Sierakowa. Tak. No, była bardzo krótko po śmierci swojej matki. Bodajże 2 czy 3 lata była właścicielką i potem sprzedała Sieraków Brylowi. Temu słynnemu Brylowi, a my mówimy oczywiście o Marii Królowej Francji. Dokładnie, Marii Królowej Francji, tak, małżonce Ludwika XV. Tak. Są też sarkofagi, przeczytałem, Piotra Opalińskiego. Tak. Nie jest to Piotrem, który jest... walczył ze Szwedami. Ze Szwedami, tak, to nie ten. Kolegą tego... Rzegockiego, bo tamten Piotr jest w Radlinie na południu Wielkopolski pochowany. Kiedyś trzeba będzie tam zajrzeć. Tak. Tutaj mamy pochowanego Piotra Opalińskiego, jest ojciec właśnie Krzysztofa i no można powiedzieć, że to jest całkowicie inny typ człowieka niż syn, ponieważ Piotrek zasłynął męstwem. Między innymi brał udział w bitwie chocimskim w 1621 roku, brał udział w wyprawie moskiewskiej, gdzie był dowódcą z jednego z korpusów. Tak. No ale w związku z tym, że był takim dość aktywnym żołnierzem, to odbyło coś na jego zdrowiu i dość szybko zmarł w wieku bodajże 38 lat. No niestety zszedł z tego świata. Aha. No ja myślę, że oprócz tego, że tu są sarkofagi opalińskich, to my z Markiem na chwilę zamilkniemy. Przyznaję, panie Robercie, że nam to trudno przychodzi, ale a pan pokaże swoje skarby jako burgrabia tegoż zamku naszemu kamerzyście Darkowi i Darek to pokaże naszym telewidzom. Z miłą chęcią. Kończy się nasza wizyta Jacku Opalińskich. Żalem. Tak, zostawiamy ten Sierak obdarowani przez burgrabię, rozumiesz, literaturą fachową. Stoimy najprawdopodobniej nad Wartą, gdzie bardzo, bardzo dawno temu była pierwsza przeprawa. Zgadza się. Zapewne taki ówczesny prom. Trochę dalej Puszcza Notecka. Tak, miasto na skraju Puszczy Noteckiej. Tak. Mili państwo, serdecznie zapraszamy do Sierakowa. Warto, naprawdę warto. Jeszcze raz powtarzamy, że warto zwiedzić śliczne okolice Sierakowa i łyknąć troszkę historii. A pokazaliśmy nie wszystko. Nie zdążyliśmy, proszę państwa. Wiele ciekawych rzeczy możecie się jeszcze dowiedzieć.